Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ta ustawa o PROW, o zmianie systemu programu rozwoju obszarów wiejskich wcale nie jest bardzo oczekiwana przez polskich rolników. To jest taki slogan, którego państwo używacie, argumentując swoje nie do końca dobre pomysły. Dlaczego ona nie jest wcale taka dobra dla polskich rolników? Otóż rzeczywiście ona jest realizacją tych słów, które padły w czasie kampanii wyborczej o tym, że wszyscy, którzy będą utrzymywali krowy i będą mieli świnie, dostaną program plus 500 i 100 zł. 500 plus i 100 zł plus. Otóż prawdy w tym nie ma, dlatego że nie wszyscy, tylko i wyłącznie ci, którzy będą te zwierzęta hodować w systemie ekstensywnym. I takie jest założenie tego programu Dobrostan Zwierząt. A co to znaczy system ekstensywny? To znaczy zupełnie inny system niż zmierza cywilizowany świat, konkurencyjne, nowoczesne, rozwijające się rolnictwo. Państwo wspierać nie rolnictwo intensywne, takie, które spowoduje wzrost eksportu, tylko państwo tym programem wspieracie rolnictwo ekstensywne, które jest archiwum już dzisiaj w skali europejskiej. Małe rolnictwo to nic nie pomoże małemu rolnikowi, dlatego że mały rolnik dzisiaj nie jest w stanie spełnić zasad bioasekuracji w przypadku zwalczania ASF-u, a w tym programie nie ma nic o wsparciu bioasekuracji w zwalczaniu ASF-u. Ten program jest programem ekstensywnym. Zresztą nie tylko dlatego on jest zły. On jest także zły z tego powodu, że komu zabiera pieniądze. Bo państwo nie dajecie specjalnych środków budżetowych z budżetu krajowego na ten program Krowa Plus i Świnia Plus, tylko manipulujecie przy środkach Unii Europejskiej. I myślę, że podstawową przyczyną jest nie realizacja programu wyborczego waszego, chociaż może w części tak, ale przede wszystkim przyspieszenie wydatkowania środków Unii Europejskiej, bo pod tym względem Polska jest na szarym końcu. Jeszcze niedawno było to tylko 29% zakontraktowanych środków w ramach PROW z tej perspektywy finansowej. Więc obawy, że te środki się zlikwidują, że tych środków nie będzie, że je oddamy do Unii Europejskiej, przedstawiacie taki program. A teraz komu zabieracie? Skoro nie dajecie z budżetu krajowego, to komuś zabieracie w ramach PROW-u. Otóż zabierzacie właśnie intensywnym rolnikom, bo zabieracie z grup producentów rolnych. Taka była informacja na posiedzeniu komisji. Skoro zabieracie grupom producentów rolnych, to zabieracie intensywnym rolnikom, takim, którzy chcą zainwestować albo zainwestowali po to, żeby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Bo dzisiaj jak można wzmocnić pozycję rolnika na rynku? Nie słowami, nie tym oczekiwaniem przez polskich rolników. Można to wprowadzić tylko wtedy, kiedy się ich zmusi albo zachęci do wspólnego gospodarowania, żeby na rynku się umieli przeciwstawić dużym odbiorcom. A skoro te środki zabieracie, to po pierwsze, nic nie zrobiliście w kierunku wzmocnienia polskich rolników na rynku, bo nic nie zrobiliście, bo wskaźniki wszystkie mówią odwrotnie. Liczba umów, takich prawdziwych umów zawieranych między rolnikiem a odbiorcą, w którym poszanowana jest zasada równopartnerstwa, maleje. Liczba produktów rolnych wprowadzonych na rynek za pośrednictwem grup producentów maleje, więc to wszystko oznacza, że się ci wielcy odbiorcy produktów z rolnika wzmacniają, a nie osłabiają. Jako dowód kolejny wskaźnik, nie tak dawno, bo w ubiegłym roku, przedstawiliście tutaj projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych, który miał z kopyta ruszyć powstawanie i organizowanie się rolników w tej rzeczywiście dobrej formie, jaką jest forma spółdzielcza. Chciałbym, żeby tu któryś z ministrów powiedział, ile spółdzielni w oparciu o tą ustawę powstało. Ja mam wiedzę, że żadna. Jeżeli żadna nie powstała, to ten program, który w tej chwili przedstawiacie, jest tak wiarygodny jak Radio Erewań, które mówiło, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają moskwicze. To wszystko było prawda, tylko że nie w Moskwie, a w Leningradzie. Nie rozdawali, a kradli. Nie moskwicze, tylko rowery. I wasz program jest dokładnie taki sam. To nie jest program oczekiwany przez rolników, bo zamieracie tym intensywnym rolnikom, a chcecie dać tym, którzy nie mogą sobie na rynku poradzić i ten program nic im w tym nie pomoże. Bo gdybyście tym programem wsparli bioasekurację, to byśmy poparli ten projekt dwoma rękoma. My go i tak poprzemy. Tylko dlatego go poprzemy, żeby te z trudem wynegocjowane środki europejskie przez ministra Kalembę, przez ministra Sawickiego trafiły do budżetu polskich rolników. Bo gdybyśmy nie poparli tego projektu i nawet byście go nie przedstawili, to jestem przekonany, żebyśmy nie wykorzystali środków z Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa. I jeszcze jedna rzecz, która się także tu pojawiła. Mianowicie taka, że wyraźnie nawet w uzasadnieniu jest to pisane, że aby ten program mógł funkcjonować, to jest potrzeba przeszkolenia pracowników doradztwa rolniczego i przeegzaminowania. I znowu mówicie, że to wspiera doradztwo. Gdyby to wspierało doradztwo, to by było to zrobione za środków budżetu krajowego. A wy po prostu z pieniędzy unijnych, nie przeznaczając na doradztwo większych pieniędzy, wprowadzacie znowu grabież środków unijnych po to, żeby tych pracowników, których powinniście wspierać z własnego budżetu, sfinansować z budżetu
Unii Europejskiej. Powiedziałem, że ten projekt poprzemy. Poprzemy z tych powodów, żeby mimo wszystko tych kilka milionów złotych trafiło na polską wieś, a nie zostało przez wasze nieudacznictwo oddane do Brukseli.